Budzik. Rozjaśnienie. Domowa kuchnia. Wejście zaspanej pani domu. Krzątanina. Okrzyk przerażenia. Mysz w kubku. Widuś? Łobuzie, Widuś, to ci się nie upiecze. Przyjdź tu natychmiast. Wyjmuje mysz, chwyta ją za ogon i znika za jedną z kulis. Na scenę wpada Widuś w piżamie, goniony przez matkę trzymającą mysz. Wbiegają na widownię. Czyja to robota? Czyja to robota, łobuzie? To nie ja! To nie ja! A kto? To ona! Wskazuje na kogoś z widowni. Ona? Kim pani jest? To sąsiadka z góry. Nie pamiętasz? Co pani robiła w mojej kuchni? To pani robota? Nie? A to łobuz. Kłamie na zawołanie. Za koszulę mu ją włożę. Widuś znika za kulisą. Możesz sobie uciekać. Włożę ci ją do kanapki na drugie śniadanie. Asia, Gosia! Nakrywać do stołu. Matylda dzisiaj będzie. Czesław, twoja matka tu zaraz będzie. Muszę się ogarnąć. Wychodzi. Asia nakrywa do stołu. Gosia siedzi na krześle w pozycji lenia. Widuś zakrada się i coś podrzuca na stół. Gosia to coś z uwagą obserwuje, bierze do ręki i z apetytem zjada. Co jesz? Nic. Nie kłam. Coś jesz? Nic. Powiedziałam. Kłamie! Zjadła grzobnicę. Sam ją tu podrzuciłem. Tfu, ble, ohyda. Mamo, mamo! Mniam, mniam. Masz jeszcze? A mówi, że jest wegetarianką. Mam jeszcze jedną. Kto chce? Nikt. To dam sąsiadce. Na przeprosiny za tę mysz. Chce pani? Matylda zrywa się, chcąc strzasnąć Witusia kapeluszem. Czesław! Czesław! Jak ty wychowujesz te dzieci? Mamusio? Babcia Matylda? Chodź, Kajtuś. Wera! Werciu, mamy gościa. Gości, wujku. Jeszcze dobrze nie usiadłeś, a już się mądrzysz. Przywitaj się z wujkiem i przeproś. I z Gosią. Pójdę po mamusię. Dzień dobry, Matyldo. O, i Kajtuś dowcipniś nas odwiedził. Siadajcie, siadajcie. Daj płaszczyk i czapeczkę. Siadaj, siadaj. Daję dziewczynkom, one wynoszą, wychodzą. Zaraz wracam. Wychodzi. Wolę stać, bo jak siedzę, to prawie wcale mnie nie widać. O, tylko taki mały kawałek. Babciu, mogę opowiedzieć kawał? Nie mówi się kawał, tylko dowcip, Kajtuniu. Kawka z mleczkiem, Matyldo? Może być i jajeczniczka? Ciociu, jakie zwierzę jest najśmieszniejsze? Nie wiem, kliknij w internecie. A ja wiem. Kura! Bo cały czas sobie robi jaja. Dzień dobry, babciu. To ja miałem powiedzieć, to był mój kawał. 100 razy ci już mówiłem. Wymyśl co innego. Kajtuś beczy. Śniadanie! Wchodzi Czesław. Wiesz, Werciu, do śniadania to Czesiu zawsze był pierwszy. Co słychać, synku? Na jedno ucho gorzej, na prawo. Muszę iść do zabiegowego przepchać. Ale dowcipny? To nie temat przy jedzeniu, Czesiu. Lepiej opowiedz o wczorajszej wywiadówce u Asi i Gosi. To się matka chociaż ubawi. A dziewczynki? Czemu nie na śniadaniu? Dziewczynki! Idziemy. No to mówcie, co tam było na tej wczorajszej wywiadówce. Kajtuś, wychodź w tej chwili spod stołu. Nie wyjdę. No mów, pochwal się. Nie bądź taka mądra. Mamciu, ja powiem. Ja mówię szybciej. U Aśki i Gośki nie było wczoraj nikogo na wywiadówce. Nie uciekaj. Na śniadanie dzisiaj mysz dostaniesz. Ty wiesz, mamciu, że Czesław nie dotarł wczoraj na wywiadówkę? Nie wie, w której szkole nasze dziewczynki się uczą. No bo mi nie powiedziałaś. Cicho! Słychać syk sprayu. To spray. One są w szkole numer 3, ta
tatusiu, już zapamiętasz. Wypisałem ci sprajem w sypialni na ścianie. Dziękuję ci, syneczku. Masz rację. Ze ściany szybko się tego nauczę i problem z głowy. Gorzej z tobą. Do zamalowania tego napisu muszę kupić farbę i na 2 miesiące żegnasz wszystkie szkoły. Tak mi to pomóż Bóg. Amen. Brawo, dobrze ci tak. Mamo, gdzie jest ta zdechła mysz? Damy Kajtusiowi do zabawy. Jedz, bo się spóźnisz. Komu dolewkę? Ja już uciekam. Mamusia, czym przyjechała? Autobusem? Mogę podejść. Babcie diabli przynieśli. Asiu, bój się Boga, co ty wygadujesz? Matyldo kochana, czego te dzieci uczą się teraz w tych szkołach? A tatuś tak zawsze mówi, że babcie diabli przynieśli. Asia, Gosia, pożegnanie na 2 miesiące z kieszonkowym. Funduję ci piękny bukiet kwiatów dla babci na przeprosiny. Żegnam. Do widzenia, mamusiu. Nie słuchaj tych bzdur, dzieci. Dziewczynki, nie wiem, co mam powiedzieć na takie żarty. Inna sprawa, że w szkole to się można teraz wszystkiego nauczyć. O, spójrzcie na nos Kajtusia. Jeszcze nie całkiem zdrowy. No, z jednej strony czerwony jak u bociana. Ha! Jedz szybciej, bocian, bo się spóźnimy. Babciu, my musimy już iść. Ja chcę iść z Witkiem. Idziesz z babami młody. Hej, do widzenia, babciu. Dziękuję. Dziękuję. Kajtek, ubieraj się. Zaczekamy na ciebie na podwórku. Do widzenia. Do widzenia. Może jeszcze bułeczkę z konfiturką? Mamcia lubi. Ubieraj się, bo i ty się spóźnisz. Mam jeszcze trochę czasu. Czesława nie ma, to sobie zapalę. A co u Marylki, że Kajtusia dzisiaj nie miał kto odprowadzić? Marylka do niedzieli jest na jakimś szkoleniu w Szczecinie. Miałaś nie palić. Ale palę paczkę dziennie. Wychodzę, nie chcę na to patrzeć. Żartuję. Dawno nie palę. To guma do rzucia. Zapalimy razem? Po jednym. A weź to świństwo ode mnie. Mnie to nie bawi. Z Kajtusiem mam zmartwienie. Daj trochę konfitury, to ci coś opowiem. Jedzą. Wyszkoliłaś się. Lepsze niż u Marylki. A teraz posłuchaj. Kajtuś napytał sobie biedy. No? Wszystko przez tego magika z cyrku. Szkoła go zaprosiła. Magika? Po co? No jak po co? Żeby zaprezentował sztuczki przed dziećmi. A, no to fajnie i co? Wziął Kajtusia na środek sali i wyciągnął mu z nosa złotą monetę. No i git! Dał mu ją chociaż? Nie o to chodzi, Werciu. A o co? Łobuzeria szkolna szuka Kajtusiowi następnych monet w nosie. Prześladują go na każdym kroku. Biedne dziecko. Słychać wołanie Kajtusia. Babciu! Ciociu! O, nie mówiłam? Znowu to samo. Wybiegają. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam.